I co? Znowu naturalna jedynka? Zero sukcesów? I najgorszy wynik na kości? Spokojnie. To jeszcze nie koniec świata. Przyjrzyjmy się temu, gdy kości nie są po twojej stronie. Cześć, ja jestem Arch. Wielokrotnie słyszałem od graczy, że ich kości są przeklęte. Żebyśmy używali innych. Że to nie jest dzień na granie, bo rzuty się nie udają. Uczucie, że mogły się na was uwziąć, potrafi się pojawić. Ale trzeba grać, jak los rozdał nam numery. No bo ile pozytywnych wyników pamiętacie w stosunku do tych, które były negatywne? Naturalnie jako ludzie częściej zapamiętujemy porażki niż drobne sukcesy. Przyjrzyjmy się temu. Na naszej kampanii w Aszanie na pierwszej sesji była sytuacja, w której to bohaterowie graczy zostali uwikłani w przemyt pod murami stolicy tamtejszego miasta ludzi. Ryzykując życie, przedostali się przez tunele, które bez przerwy mocno sypały im się na głowę. Cali brudni, przemoczeni i zmarznięci mieli otrzymać pieniądze za tą pomoc. Przez to, że noc była wybitnie ciemna, to zdecydowali się zaufać zleceniodawcy i nie przeliczać pieniędzy, które otrzymali. Gdy okazało się, że suma się nie zgadza, byli wściekli w postaciach, wrócili na miejsce i poprosili o testy na spostrzeżenie, gdzie on się udał. No i cóż, nie wyszły dla absolutnie całej drużyny. Natomiast długi czas później natrafili na swojego zleceniodawcę. Wiedząc, jakie zdolności posiada, zmusili go do otwarcia tunelu bezpośrednio pod pewną kuźnią. A stamtąd już wykradli przedmioty wysoce przekraczające to, co był im winien. Więc koniec końców wyszli na plus. Myślę, że z czystym sumieniem jestem w stanie powiedzieć, że żadna osoba prowadząca nie lubi słuchać głośnych narzekań graczy na temat kości i porażek. Jasne, jeżeli ktoś prowadzi swoje postacie już długi czas, to nie chce, by jego postać zginęła od tego, że jeden naprawdę pomniejszy rzut im nie wyszedł. Rozumiem wtedy pełni frustrację wobec czegoś takiego. Śmierć postaci w intensywnym ferworze walki brzmi znacznie bardziej sprawiedliwie, niż gdyby miała zginąć od upadku z wysokości drugiego piętra. Takie narzekanie bezpośrednio na sesji potrafi zepsuć imersję i nastrój stołu, szczególnie wtedy, kiedy dzieje się to w momencie bardzo istotnym dla któregoś z graczy. Powiem wam o innej sytuacji. Mieliśmy w naszej kronice scenę, gdzie postacie przeżywają ogromny personalny dylemat. Wszyscy jesteśmy skupieni, jest odpowiednia muzyka, sceneria. Dochodzi do sceny, w której jeden gracz czekał już tyle realnych tygodni i w międzyczasie jeden gracz chciał się rozejrzeć. Dyskretnie powiedziałem mu, by wykonał na to test. Jego wynik był bardzo niski. Wracamy do sceny, tej dramatycznej, gdy on zaczyna przerywać wszystkim, mówiąc: no oczywiście, że porażka, jakby mogło być coś innego? Te kości są przeciwko mnie, a mogłem dzisiaj nie grać. Rozumiem frustrację niektórych, ale notoryczne robienie czegoś takiego sprawia, że tolerancja na to zaczyna się kurczyć. A dojrzałość jest tutaj problemem. Jeżeli ktoś nie jest w stanie emocjonalnie poradzić sobie z tym, że są liczby losowe, które wypadają na inną liczbę niż chciał w grze, której stawką nie są prawdziwe pieniądze i której celem jest wspólna narracja, a nie indywidualne zwycięstwo, to taka osoba niestety ma problem dojrzałości, a nie problem kości. Oczywiście, gry fabularne opierają się na kościach, na każdych ich wynikach, ale nie zapomnijmy w tym wszystkim, po co są osoby prowadzące. One są finalnym arbitrem tych wyników. Nie zawsze osoba prowadząca sesję musi wymyślać najgorsze skutki w stosunku do wyniku na kości. No chyba, że jesteście sadystami. Wtedy życzę powodzenia.
A osoby mające charakter temperamentny, z nastawieniem na zwycięstwo za wszelką cenę, muszą zrozumieć, że w tym wszystkim chodzi o wspólną przygodę. To nie jest zajęcie takie jak granie w gry online i narzekanie ciągle na to, że drużyna im nie pomaga. Bo bez tych osób nie masz gry. Opowiem wam jeszcze o jednym małym przykładzie z mojej przeszłości. Postacie graczy znosili ze stromych schodów łóżko. Starszy mężczyzna ze wsi pomógł im ze zniesieniem go. Jednakże wykonali rzut, no i jednemu wyszła naturalna jedynka. Oznaczało to, że postaci gracza wyślizgnęło się łóżko, przez co spadło na starszego mężczyznę, uszkadzając jego stawę. W takiej sytuacji jeden z moich graczy zaczął narzekać na sytuację, że po co ona jest, żebyśmy to po prostu olali. Drugi zaadaptował się do niej i starał się zaradzić coś na tą sytuację. Zaniósł go do kobiety, która miała parę ziół leczniczych, przez co został wynagrodzony informacjami, których szukał personalnie. Oczywiście przykłady te nie tyczą się każdej sytuacji. Gdy walić się wieża na głowę i rzut na jakąś zręczność wyjdzie najniższy z możliwych, to ciężko tu mówić o polu do manewru. Może inne postacie mogą ci wtedy pomóc. No ale wiadomo, w tym wszystkim bez żadnego ryzyka nie ma zabawy. Cokolwiek by was nie kusiło, gracze, w żadnym wypadku nie oszukujcie z kośćmi. Tutaj nie ma namacalnej wielkiej nagrody za walkę. Jedyne, co możecie zyskać, to nieufność waszego stołu do waszej osoby. A takie nastawienie może nie przeminąć w kontraście do waszych postaci. Na koniec podsumuję to tym, że porażka zawsze nadejdzie. I albo możecie się z nią nie zgadzać, lub wyciągnąć z niej lekcję. Bo w tym wszystkim chodzi o wspólną przygodę. To by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie i życzę wam samych najlepszych sukcesów. Trzymajcie się. Cześć.